Dzisiaj odbędzie się seminarium zatytułowane Samorządy przeciw wykluczeniu osób starszych, organizowane przez Parlamentarny Zespół do Spraw Osób Starszych. I szef tego zespołu, senator Platformy Obywatelskiej Mieczysław Augustyn jest z nami. Witam panie senatorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam panie. Zanim rozpoczniemy rozmowę, to proponuję, żebyśmy najpierw posłuchali właśnie o to, o inicjatywę, o działalność, o ocenę samorządów w tym kontekście, pod tym kątem pytaliśmy mieszkańców Krakowa. Posłuchajmy. Są na przykład dyskryminowane, no tak lekko można powiedzieć, w tramwajach nie ustępują młodzi. I to bardzo człowieka nie cieszy, bo kiedy byłem młody, jakoś ta młodzież może nie była inna, ale prędzej ustępowałem. Czy są dyskryminowane? Ja jestem starsza, ale nie czuję się dyskryminowana. Przede wszystkim w wymiarze finansowym, to znaczy niestety, ale ten system emerytalny nie daje dobrych szans życiowych starszym osobom. Myślę, że są z dwóch przyczyn dyskryminowane. Po pierwsze z przyczyn naturalnych. Po prostu są coraz starsi, coraz mniej mogą i to ich ogranicza. A po drugie w większości jednak ludzie starsi są biedni. Ja jestem starszy, ale nikt mnie nie dyskryminuje. Okay. Bo tak się składa akurat, że nie widzę takiego problemu. To tylko kilka wypowiedzi, panie senatorze, ale jak słyszymy, problemów jest wiele. No tak, bo grupa osób starszych to nie jest grupa koherentna. Mamy młodszych seniorów, którzy przeszli na wcześniejsze emerytury i tutaj powinniśmy zadbać o szansę pracy, szansę dodatkowego zarobkowania, ponieważ świadczenia dla emerytów są stanowczo za niskie, by przyzwoicie żyć. Dla większości emerytów to duży problem. W późniejszym wieku, kiedy pracować nie można, ale jest się jeszcze w pełni władz i sił, dobrze by było zadbać o zmianę stylu życia. Być aktywnym. Rozpitają uniwersytety trzeciego wieku, ale powinniśmy się zastanawiać, czy tego rodzaju inicjatyw nie powinno być więcej i jak im pomóc. No i przychodzi ta późna starość, bardzo późna starość, kiedy samemu nie można i problemy opieki długoterminowej są niesłychanie istotne. W skali państwa problematyka seniorów przygniata nas. Deficyt budżetowy zaplanowany na ten rok 52 miliardy, oby się go udało utrzymać albo zmniejszyć, ale dziura w systemie emerytalnym to jest blisko 90 miliardów złotych. Jeśli tego nie załatwimy, jeśli tej sprawy nie uregulujemy, to położy się to cieniem na możliwościach rozwojowych Polski, zwłaszcza młodego pokolenia. Krótko mówiąc, spraw jest bardzo dużo i nie da się ich, wielu spośród nich załatwić bez udziału samorządów. Stąd nasze zainteresowanie w tym kierunku. A jaka jest działalność samorządów pod tym kątem? Pan senator tutaj wspomniał uniwersytety trzeciego wieku, no ale to dotyczy miast. A co zrobić z ludźmi starszymi na wsiach? Tak, więc samorządy dopiero zaczynają tak naprawdę dostrzegać problem starzenia się wspólnot lokalnych. Bo my mówimy, że Polska się starzeje. Mało kto wie, że jesteśmy w pierwszej dwudziestce najstarszych krajów świata i że dynamika starzenia się polskiego społeczeństwa jest najwyższa w Europie. Będziemy się przesuwać w górę w tym rankingu. Ale rzadko kiedy dostrzegamy, że przecież starzeje się Polska lokalna, Polska samorządowa. I nie da się problemów ludzi starych bez udziału samorządu rzeczywiście załatwiać przyzwoicie. Część samorządów to dostrzega, tworzy programy wsparcia dla seniorów. A na czym polegają te programy? No, jest bardzo wiele rzeczy, które można w samorządzie zrobić. Na przykład dostęp do komunikacji. Na przykład dostęp do ośrodków i instytucji kultury. Seniorzy mają dosyć skromne portfele. Ale mają dużo czasu, mają swoje ambicje i aspiracje. Wspieranie organizacji seniorskich, budowanie systemu wsparcia dla tych, którym jest najtrudniej, tym niedołężnym seniorom i w ogóle przystosowanie infrastruktury do potrzeb seniorów. Budujemy przepiękne, długie ciągi komunikacyjne dla pieszych, dla rowerzystów, a ławki gdzie? Czy ktoś sobie wyobraża, że senior może jednym ciągiem bez problemu przejść kilkaset metrów? Młody? Tak. Starszy powinien mieć ławeczkę. Czy mamy kawiarnie, kluby, gdzie seniorzy mogą się zatrzymać? Jest z tym krucho. W dużych miastach powstają ciekawe programy. My właśnie, przygotowując się do w roku walki z ubóstwem i wykluczeniem, chcielibyśmy pokazać,
te samorządowe dobre praktyki, żeby myśleniem o sprawach seniorskich zarazić innych. Chcemy wykrzyczeć. Samorządowcy, no właśnie, włączcie wiek. Bo trochę ci seniorzy są zepchnięci, tak można by powiedzieć, na margines. Ja się zastanawiam, kiedy u nas seniorzy będą na przykład żyć tak jak, nie wiem, Japończycy, Niemcy. Bardzo często widzimy na starówce w Warszawie emerytów, którzy sobie przyjeżdżają, którzy odpoczywają właśnie w tym okresie swojego życia. U nas emeryt ma niewielką albo emeryturę, albo rentę i w dużej mierze przeznacza to na leki. Bardzo często tak wygląda obraz polskiego emeryta. Rzeczywiście tak jest, ale to troszeczkę wymaga zmiany stylu życia. Wydaje się, że ci seniorzy, którzy imponują naszym seniorom, więcej uwagi zwracają nie tylko na długość życia, ta na szczęście w Polsce rośnie, zbliża się do średniej europejskiej, ale na jakość życia. To wymaga aktywności i aktywizacji. Samorządy mogą w tej mierze odegrać wielką rolę. Ta silver economy, o której pan redaktor mówi, w turystyce na przykład, ona dopiero się w Polsce budzi, ale już firmy przewozowe, firmy turystyczne zauważyły tego rodzaju klienta. Ruch pielgrzymkowy na przykład dynamicznie się w Polsce rozwija. Seniorzy polscy, to od dawna, panie senatorze. Seniorzy polscy zaczynają podróżować coraz częściej. W ogóle warto zauważyć, że aspiracje kolejnych pokoleń seniorów zdecydowanie rosną. To już nie jest tak, że są to ludzie z niskim wykształceniem z powodu tego, że wojna nie dała im szansy uzupełnić tego wykształcenia. To są ludzie często wykształceni, z ambicjami. I my w parlamentarnym zespole chcemy samorządowcom powiedzieć, że nie tylko mają włączyć, uwzględnić wiek w swojej polityce, ale przede wszystkim zapewnić partycypację. I miejmy nadzieję, panie senatorze, że samorządowcy wysłuchają i rzeczywiście wdrożą takie inicjatywy. Tego sobie życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mieczysław Augustyn, senator Platformy Obywatelskiej, był z nami. A my bardzo dziękujemy widzom Polsatu. Zapraszamy oczywiście do Polsatu News i zapraszamy jutro na godzinę 6:00 na nowy dzień. Wioletta Madej. Mariusz Abramowicz, do widzenia.